Witam. Dzisiaj kilka słów na temat eksperymentu Clemensa Stone'a. Zapraszam do wysłuchania. Ale najpierw kilka słów na temat samego Stone'a. 100 lat temu William Clement Stone był filantropem, biznesmenem i autorem książek samopomocy Neutraucht. Jego ojciec zmarł 3 lata po jego urodzeniu, zostawiając rodzinę w długach. W wieku 6 lat sprzedawał gazety w lokalnych restauracjach w południowej części Chicago. Kilka lat później założył własny kiosk, a następnie zajął się sprzedażą ubezpieczeń. W książce System sukcesu, który nigdy nie zawodzi, opowiada o swoich wczesnych biznesowych poczynaniach, a cała jego kariera rozpoczęła się od sprzedaży gazet w lokalnych restauracjach. W tamtym czasie była to zupełnie nowatorska rzecz, odejście od praktyki chłopców sprzedających gazety na rogach ulicy. Początkowo kierownicy restauracji próbowali zniechęcić go od tego pomysłu, natomiast Clemens swoją życzliwością, wdziękiem i urokiem osobistym przekonał ich, aby nie odwodzili go od tego pomysłu. Z pewnością ujęła ich jego wytrwałość. Kolejnym jego biznesem było otworzenie własnego kiosku, a następnie sprzedaż ubezpieczeń. Następnie stał już się miliarderem. Stone stał się żywym przykładem bohatera ulubionych powieści Horatio Algera, które uwielbiał czytać, przysłowiowego chłopca, który dorobił się wszystkiego od tak zwanych szmat do bogactwa. W końcu stał się aniołem biznesu, podnosząc innych z rynsztoka na wyżyny biznesu. W ostatnim wywiadzie przed śmiercią Stone wyjaśnił znaczenie PMA, prawa, które mówi, że pozytywne psychiczne nastawienie jest niezbędne do osiągnięcia życiowego sukcesu. Teraz zacytuję słowa Stone'a. Staraj się zrozumieć i stosować złotą regułę. Uwierz, że każdy cel, który nie narusza praw innych osób, można osiągnąć. Stone przekazał ponad 275 milionów dolarów na cele charytatywne. Powiedział kiedyś, że chce tylko zmienić świat. A jeśli ty zastanawiasz się, jaki wpływ może mieć na ciebie twoje otoczenie, uważasz, że to, o czym myślisz, nie ma wpływu na twoją rzeczywistość, żyjesz w przekonaniu, że wszystko w twoim życiu jest dziełem przypadku i omenu. Posłuchaj zatem słów Williama Clementa Stone'a, który ciągle podkreślał swoje słowa mocy, że jedyne, co chce zrobić, to zmienić świat. Tutaj przeczytam. Każde osobiste osiągnięcie rozpoczyna się w umyśle jednostki. Twoje osobiste osiągnięcie zaczyna się w twoim umyśle. Pierwszym krokiem jest dokładnie wiedzieć, jaki jest twój problem, cel lub pragnienie. Bądź ostrożny, jakie środowisko wybierasz, gdyż ono będzie cię kształtować. Uważaj, jakich przyjaciół wybierasz, gdyż staniesz się taki, jak oni. Duże drzwi huśtają się na małych zawiasach, a wszystkie wydarzenia mają skłonność powtarzać się cyklicznie. A jeśli jesteś prawdziwie wdzięczny, to co robisz? Oczywiście dzielisz się. Bez względu na to, kim jesteś lub kim byłeś, możesz być tym, czym chcesz być. Mów wszystkim, co chcesz zrobić i znajdzie się ktoś, kto pomoże ci to zrobić. Z każdą niekorzystną rzeczą koresponduje jakaś korzyść. Cokolwiek ludzki umysł potrafi spostrzec i w co uwierzyć, potrafi także osiągnąć. Robisz zawsze to, co chcesz robić. Robisz zawsze to, co chcesz zrobić. Jest to prawdą w odniesieniu do każdego czynu. Możesz powiedzieć, że musisz coś zrobić lub że zostałeś zmuszony, aby coś zrobić, ale w rzeczywistości cokolwiek byś nie zrobił, robisz to ze swojego wyboru. Tylko ty masz władzę i moc, aby dokonać wyboru dla siebie. Za siebie. Jeśli któreś z powyższych zdań zainspirowało cię, podziel się swoimi myślami w komentarzu. A jeśli chodzi o sam eksperyment, to spróbuj wejść w życie jako chłopiec ubrany w szmaty. Spróbuj przejść przez życie skromnie i wdzięcznie. Wtedy dowiesz się, ile tak naprawdę znaczysz dla innych. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że to, co mówiłam, Ci się spodobało. Jeżeli tak, to zasubskrybuj mój kanał. Jeśli długo będę mówiła więcej na temat terapii neurologopedycznej i możliwości dotyczących ludzkiego mózgu. Życzę Ci fantastycznego dnia. Dokonajmy dziś czegoś niezwykłego. Czegoś dobrego.